No i niestety pogoda nie wytrzymała. Wiedziałem, że tak będzie. Po prostu no jak człowiek coś zaplanuje, to zawsze wychodzi inaczej. Jakby tego było mało, to jeszcze gdzieś posiałem lusterka dodatkowe i jedziemy bez lusterek. No a co? Takie życie. Nie wiem, gdzie one są. Dobra, cicho tam. Cześć, jestem Michał. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy jedną małą rzecz. Mianowicie przeparkujemy sobie przyczepę na nowe miejsce parkingowe. Ale wiecie co? Pogoda jest taka w kratkę. Cały weekend miał padać deszcz. Więc miejscami pada, miejscami nie pada. Zobaczymy, może uda nam się suchą stopą przejechać. No niestety pogoda nie wytrzymała, pada sobie deszczyk i to jeszcze z odrobinami gradu. Poczekamy, zobaczymy. Pogoda w kratkę. Nie ma chmur? Są chmury. Łyk kawy i czekamy. Ale chyba trzeba będzie robić coś. Pod planteką sucho. Bardzo fajnie. Dobra, ściągamy dalej. No i pogoda się trochę poprawiła, jest lepiej. Chociaż w sumie raz pada, raz nie pada, raz świeci słońce. Teraz trzeba uważać, bo jedziemy taką wąską drogą. Ciągle to jakieś samochody jeżdżą. Więc trzeba patrzeć w jedno lusterko, w drugie lusterko. Jedziemy. Jeszcze 20 minut. No i niestety pogoda nie wytrzymała. Wiedziałem, że tak będzie. Po prostu no jak człowiek coś zaplanuje, to zawsze wychodzi inaczej. Jakby tego było mało, to jeszcze gdzieś posiałem lusterka dodatkowe i jedziemy bez lusterek. Straszny tu bałagan, ale wszystko przygotowane do transportu, tak aby nie latało i nie ruszało się. Krzesełko przyczepione tasiemką, drugie krzesełko, radio, suszarka, misiek poduszka, dobre. No i tutaj reszta rzeczy. Krzesełko, deska do pływania, jakieś zasłonki, firaneczki też przypięte paseczkiem, żeby nie jeździło. O, proszę, łapacz snów, taki bajerek. Dobra, co my tu mamy? Dokupiłem sobie wagę.
Taka plastikowa waga, ale robi robotę. No wiadomo, trzeba ważyć nacisk na dyszel, jaki jest. I zrobimy sobie jeszcze jedną rzecz. Jeden z palników tutaj miał uszczelkę do wymiany. O, to był ten palniczek. Wymienimy sobie taką uszczelkę. Ten ma uszczelkę OK. I ten ma chyba też uszczelkę OK. Tak, ta wygląda super. OK. Ja tutaj już zamówiłem sobie taką uszczeleczkę. Ojej, zapakowane, zaklejone taśmą. Czy ja to czymś otworzę? Nie mam nic takiego pod ręką. Mamy jakąś śrubeczkę. Potrzeba matką wynalazku. Chodź tutaj. Ach, jest. Taka uszczeleczka. Udało mi się znaleźć gdzieś na Allegro. Zaraz to sobie wymienimy. Co trzeba zrobić? Przekręcamy go troszkę w lewo. Ach. I odchodź. To ma takie... ma takie zaczepy. Tutaj są takie haczyki. A po prostu musimy przycelować, przekręcić i się trzyma. A to są resztki mojej uszczelki. Niestety. Coś nam ostrość. Halo, o tu jesteśmy, dobra. Popękało. Co zrobić? Starość, nie radość. Czy ta jest na grubość taka sama? Tak, dobra. Może to jakoś wytrzemy czymś. Słuchajcie, mokra chusteczka wielofunkcyjna jest. Nadaje się do różnych rzeczy, na przykład do czyszczenia kulki. Ok. Gdzie to jest tutaj? No i co? Pasuje czy nie pasuje? Idealnie. Dobra. To jest czyste. Nic tu nie ma. O, trochę brudne jednak. Przekręcone, trzyma się. Te są całe, ich nie ruszamy. No i tyle zamachy. Zakładamy krateczkę. Ach, osłonka metalowa. Dobra, zamykamy. Tyk, tyk. Fajnie, to do wyrzucenia. Co ciekawego jeszcze, z ciekawych rzeczy zamówiłem nowe paseczki do lusterek. Zaraz sprawdzimy i założymy, zobaczymy czy będą pasować. Lusterka. Właśnie. Ach, dobra, pokażę wam gdzie były lusterka. Lusterka były na tej półce. No ale ja, kiedy wchodzę do przyczepy i wychodzę ciągle, to biorę te kotki i wrzucam je tutaj na tą półkę. I te kotki sobie na tej półce tutaj leżą, po to, żeby nie przeszkadzały tutaj. No i oczywiście przyłożyłem kotki na lusterka i szukałem lusterek, nie ma. Więc jechałem tutaj na nową miejscówkę bez lusterek. Było ciężko, ale daliśmy radę. No i co? Sprawdźmy
jak wygląda sytuacja z naszymi paskami. Tutaj są podobne długość. Te są, oryginalne są trochę dłuższe, ale zbywa tego trochę, więc te krótsze nawet też będą w porządku. Na szerokość są takie same, na grubość są takie same, więc myślę, że możemy to wymienić. Wyciągamy sobie tak i wyciągamy sobie stąd. Stary na bok, wkładamy nowy. Ząbkami do góry. Tak, przeciągamy tu. Teraz mniej więcej, w którym miejscu było to? Jak to było? O kurde. No i zaraz. Jak ja się pogubiłem. Chodź tutaj. Czyli tak. No to niech będzie tak. Wkładamy tu, wyciągamy tu. Ops. Chodź jeszcze tutaj. Gdzie ty stary jesteś? Tu na przymiarkę. No, trochę za bardzo pojechaliśmy. Cofnijmy się. Tak. Dobra, pięknie. Wyjdzie w praniu. Jedno lusterko zrobione. Stary pasek, nowy pasek. Pacjent numer 2. Wywalamy stary pasek. Tyk. Tyk. No i wkładamy nowy. Mniej więcej tu gdzieś. Chodź tutaj. Ciach. No. I proszę bardzo. Nie wiem, dlaczego niektóre amerykańskie samochody, pick-upy mają fajne lusterka, które są oryginalnie przymocowane do samochodu na takich dwóch wysięgnikach. Zapinając przyczepę, po prostu rozsuwamy je dalej. Działa? Działa. Da się. No a tu niestety musimy kombinować z takimi lustereczkami. No ale ja myślę, że gdyby dopasować takie inne lusterka całe do samochodu, byłoby fajnie. Dobra, teraz zobaczmy tutaj ostrość, hello. O, jest, widzicie? To jest ten stary pasek. No i niech mi takie coś się urwie gdzieś na drodze przy dopuszczalnej prędkości 70 na godzinę, to się jeszcze trzyma, ale o, proszę, widzicie? To już syf. Dobra, stare wyrzucamy, nowe chowamy. No i oczywiście chowam lusterka tutaj. Pytanie, kto będzie pamiętał, gdzie są lusterka? Nie wiem, może. Proszę bardzo, może zapamiętam. Oczywiście władujemy tam kotki. I kotki. Co jeszcze? Drabinki, ponieważ brakowało mi drabinek do mocowania namiotu do śledzi. Tam są takie fajne drabinki, które się zaczepia. Nie wiem, czy pokazywałem, jeśli nie, to pokażę przy najbliższej okazji. Ale też po parę złotych dokupiłem sobie tych drabinek trochę. I dobrze mieć takie rzeczy. To chyba wszystko na dzisiaj. Czyli tak, misja wykonana. Przeparkowaliśmy przyczepę na nowe miejsce. Jest wybetonowane, zadaszone. Mamy tutaj niedaleko przyłącze do prądu. Wystarczy parę metrów kabla. Obok jest kanalizacja, też możemy się podłączyć. Także ewentualna nocka czy coś też wchodzi tutaj w grę. No i co? No i chyba tyle. Także fajnie, dziękuję bardzo, że oglądacie. Dziękuję, że subskrybujecie. Bardzo fajnie, cieszę się z tego. A na razie to wszystko. Żegnam się z wami. Do zobaczenia, cześć.